Siemaneczko w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek z retro, no ogólnie retro. I to będzie dla zbiórki, dla Gucia. Takiego, no jakby chłopca, który jest chory i ma różne choroby. Z okiem ma tam i ten. Dobra, to zaczynamy. Pierwszą grą, jaką tu będzie, to będzie... Burnout Dominator. O. No, bardzo fajna gierka. O, ogólnie to jest pierwsza gierka, jaką dostałem na dwójkę, jak kupiłem. Druga to Tekken Dark Resurrection na PSP. Komplet. Bardzo fajna gra. Szczególnie na tej małej, przenośnej konsolce. Druga to najlepsza gra, która cały czas jest w napędzie w PSP, czyli Sega Mega Drive Collection. Mamy tu takie hity jak Golden Axe 1, Altered Beast, Virtua Fighter, Comic Zone, Sonic the Hedgehog, najlepszy klasyk. Echo the Delphin, Rystar i Jewelry, chyba czy coś. No ogólnie polecam tą gierkę, fajowska jest, tylko trochę droga, ja ją w Ceksie kupiłem. Tu jest, dobra, tu zaczynamy gierki na PS2. Tu jest Terminator, jak widzicie, jak klikę z Ceksa, tak, kupiłem ją w Ceksie z ciekawości. To jest Terminator 3 Rise of the Machines. A tu macie taki ten. Ogólnie gierka się okazała mega krapem i to nie jest to, co myślałem. Myślałem, że to będzie jakieś coś lepszego. To jest zwykła jakaś strzelanka i taka jeszcze krapowska. Dobra, zaczynamy z kolejną gierką. Tu jest Disney Extreme Kate Adventures. Też fajna gierka dosyć. Tu wszystkimi postaciami prawie z Disneya jeździmy i na desce i robimy różne jakieś triki. O. Ogólnie polecam gierkę za można ją tanio wyrwać, a jest naprawdę spok. No i tu jest kolejna z filmu, tym razem The Dax of Hazard. Return of the Generali. Powiem wam szczerze, że w to mało co grałem, bo jakoś mam inne lepsze tytuły do ogrywania, ale gierka jest nawet spoko. I tu mamy totalnego klasyka. Znaczy zresztą już tu się będą zaczynać powoli klasyki. Tetris. Walczyłem o to, aż wywalczyłem, bo nie mogłem tego nigdzie trafić taniej, bo wszędzie są po 40-50 zł. A ja powiedziałem, że nie dam tyle, bo to trochę za drogo, jak za Tetrisa. Ogólnie super gierka, tylko coś mi nie działa pod dwoma playerami, ale dobra. Tu będzie GTA Liberty City Stories. Ogólnie to polecam, mega. Zagrywałem się za dzieciaka, jak byłem młody. Zagrywałem noce i w ogóle spok z gierka. Tu jest coś, co kupiłem z Allegro za piątaka bodajże. Hammer Badlands, tylko że bez instrukcji. Ale płytka dobrze działa, jest w dobrym stanie. O, tu jest mój najnowszy wyryw na dwójkę, też z Ceksa. Kokoto Platform Jumper. W ogóle zdziwicie się, co to jest, ale ta gierka jest mega fajna. Kurde, nie wiem, no ja w nią grałem i mi się tak spodobała, że nie wiem, czy jakiejś innej części nie ma. Kokoto czy coś, taki lubię ogólnie gry. Grand Theft Auto, GTA, fajna giera. 18 plus, 1 player. Według mnie trójka i
Liberty City Stories są najlepsze. Tu jest coś, co u innych nie widziałem jeszcze. Może macie, pokażcie, powiedzcie w komentarzach. Ale nie widziałem tego u nikogo. Ja to kiedyś od koleżanki dostałem bodajże. No i tu jest tytuł, z którego się bardzo cieszę, tylko niestety jest po niemiecku. Będę musiał sobie kupić wersję angielską, ale to jest mega, mega fajny tytuł. Tylko, że wiecie, jest po niemiecku i no, nie gra się w to jakoś przyjemnie wtedy. Dobra, to jest kolejna gierka. Simpsony. Skateboarding. Jeździmy ogólnie postaciami po tej, po mapie. Po skateparku. No i tu dwa klasyki. Dwa najlepsze. Gran Turismo 3, super gierka, lepsza od GTA 4. I Gran Turismo 4. Najlepsze dwie gierki. To też się ogrywałem, jak byłem młody. Ogólnie jeszcze niedługo będzie Gran Turismo 1 na PSX-a. Będzie niedługo unboxing, mega dobra. To ja się z wami żegnam i na razie.